Witamy w siódmym odcinku magazynu Mundial. Jesteśmy w nie najlepszych nastrojach, ponieważ przegrywamy z reprezentacją Kolumbii 3 do 0 i odpadamy z turnieju, a moim państwa gościem jest pan Krzysztof Wilk, dziennikarz przeglądu ligowego, a także twórca strony Moje Wielkie Mecze w Opole.pl. Dzień dobry. Marcin Gadek, kłaniam się nisko. Panie Krzysztofie, rozpoczniemy od pytania takiego może troszeczkę dosyć ogólnego, ale jak najbardziej zasadnego. Co poszło nie tak, że my w tym turnieju wyglądaliśmy bardzo słabo i tak naprawdę dzisiaj jesteśmy jedną z najgorszych drużyn mistrzostw świata w Rosji? Wydaje mi się, że są takie jakby cztery przyczyny tego, że doznaliśmy takich porażek, jakich żeśmy doznali. Pierwsza, najważniejsza, to moim zdaniem zupełny brak formy. Nie wiem, z czego to wynika, ale jest w sporcie takie pojęcie jak forma i tej formy kompletnie nie było widać. Ja za chwilę może rozwinę te punkty, ale druga przyczyna według mnie to zła taktyka. Zła taktyka. Granie na tych trzech obrońców kompletnie się nigdy nie sprawdziło. Trzecia przyczyna to brak szkieletu w tej drużynie. I czwarta, decyzje personalne. Czyli tak wracając do tej pierwszej, brak formy, było widać, nam starczało sił na część meczu. Mecz z Senegalem do straty pierwszej bramki jakoś to wyglądało. To znaczy obie strony rozgrywały partię szachów. Wydawało się, że w ten sposób grając, jesteśmy w stanie powtórzyć euro, czyli gramy na 0-0, może coś lewy z przodu strzeli, to się uda, ale wszystko pękło w momencie, gdy straciliśmy pierwszą bramkę. Okazało się, że my nie potrafimy zaatakować. Jesteśmy bezradni w ataku i nie potrafiliśmy w ogóle jakoś próbować zmienić losów tego meczu, i skończyło się, jak się skończyło. Czyli tutaj był pierwszy mecz kompletnie nieudany. Drugi mecz wychodzimy z olbrzymim zapałem, 10 minut znakomitej gry, wysoki pressing, w zasadzie zdominowaliśmy kompletnie Kolumbijczyków i nagle po 10 minutach z każdą minutą zaczęło być gorzej. Zanim Kolumbijczycy zdobyli pierwszą bramkę, kilka razy nam poważnie zagrozili. Po zdobyciu bramki, już była, no to totalnie była nieudana gra. Nikt nie zwraca na to uwagi, ale my graliśmy jak przed laty, czyli jak piłkarz jakiś nasz był przy piłce, to nikt mu się nie ruszał, nikt mu nie próbował się pokazać. To było jakby na zasadzie, nie chcę dostać tej piłki, bo jak ją dostanę, to nie będę wiedział, co z nią zrobić. W związku z tym, co podawano do najbliższego, generalnie podawaliśmy ciągle do tyłu, aż piłka trafiała do Szczęsnego. No i Szczęsny, jak to mówi Haj, to laga do przodu i albo żeśmy przebitkę przejmowali, albo żeśmy od razu tracili tą piłkę. Czyli tu kompletny brak formy. Ja nie wiem, czy fizycznie byliśmy przygotowani, czy nie. Sztab trenerski twierdzi, że jakieś markery, na których się nie znam, pokazują bardzo dobre przygotowanie fizyczne. W każdym razie formy zupełnie nie było. Czyli to jakby ta pierwsza przyczyna. Druga sprawa, błędna taktyka. Tutaj trener w ogóle nie reagował na to, co się dzieje na boisku. W pierwszym meczu, w 30 minucie już było widać, cała Polska widziała, że na przykład Milik się już nie nadaje do tej reprezentacji w tym dniu. Trener tutaj na to nie reagował, nie próbował tak jakby coś tu taktycznie zmienić. Po stracie bramki zaczął grać z systemem trzech obrońców. Niewiele to zmieniło. Na Kolumbię wyszedł znowu systemem trzech obrońców, co było według mnie taktycznie fatalnym rozwiązaniem, bo co się okazało? Piszczek, który potrafi pójść po skrzydle, dośrodkować, był przywiązany jako stoper. Bereszyński, który starał się, robił co mógł, nie ma takich inklinacji do dobrego wrzucania piłek. Generalnie ani Rybus, ani Bereszyński nie przypominam sobie, żeby chociaż raz wrzucili piłkę w pole karne. Czyli tutaj taktycznie wszystko to było według mnie fatalnie rozwiązane. Trzecia sprawa, na którą zwracam uwagę, to brak szkieletu drużyny, co może brzmieć dziwnie, bo przecież byli prawie wszyscy. Ale dla mnie szkieletem drużyny zawsze było tak: bramkarz, obojętnie czy to był Fabiański, czy ten Szczęsny.
Glik, Krychowiak, Lewandowski. To był szkielet tej drużyny. Oczywiście tam Grosicki, Piszczek, Błaszczykowski odgrywali zawsze swoją rolę, ale na tych czterech w każdej formacji jeden zawodnik podstawowy. I teraz co się dzieje? No w bramce stoi Szczęsny. Tak naprawdę, no trudno mi do niego jakieś większe pretensje, ale też nie wybronił w dwóch meczach ani jednej piłki takiej, którą by wpuścił jakikolwiek bramkarz naszej ekstraklasy. Tak, przepraszam, że wejdę w pana słowo. Właśnie Szczęsny nie dał tego, co dał w meczu z Niemcami w Warszawie, kiedy wygraliśmy 2-0. Kiedy tak naprawdę to w głównej mierze jemu trzeba przypisać to zwycięstwo, bo bronił naprawdę fenomenalnie. Właśnie, tutaj zabrakło tego szczęścia bramkarskiego, tego jakiegoś polotu. No mówię, nie zrobił jakiegoś większego błędu, no ale przy tej bramce, którą żeśmy stracili, taką tą kuriozalną, gdzie Krychowiak podał do tyłu, no Szczęsny źle wymierzył mu. Gdyby nie wyszedł, być może, żeby to wybronił. Z kolei w drugim meczu, kiedy wychodził na niego Falcao sam na sam, no stał do ostatniej chwili. Tu nie wiadomo, gdyby wyszedł. Oczywiście trudno to nazwać, że on popełnił błędy, ale też nic od siebie nie dołożył. Idziemy dalej, w tym, patrząc na ten szkielet. Glik, nie było go. Nie było go, nie grał. Nie wiemy dokładnie dlaczego. Glik mówi, że już był gotowy na pierwszy mecz, jednak nie dostał szansy. Krychowiak, cień Krychowiaka. To nie był Krychowiak sprzed 2 lat. To był zawodnik, no, pieczątkę, jaką sobie przystawił na tych mistrzostwach, to kuriozalne podanie w meczu z Senegalem. I później w meczu z Kolumbią totalnie bezradny w rozegraniu. Fakt, że mu się zawodnicy nie pokazywali, to też miało wpływ, ale kręcił te kółeczka, podawał do tyłu. No i Lewandowski, nie chcę go w jakiś sposób się czepiać, bo możemy przez następne dziesięciolecia nie mieć drugiego takiego piłkarza, ale on też, podobnie jak Szczęsny, nic tutaj do tej kadry nie dołożył. Gdybyśmy grali z Teodorczykiem zamiast nim w tych dwóch meczach, to w zasadzie pewnie większej różnicy by nie było w osiągniętych wynikach. No i kolejna kwestia, o której mówię, no błędy, znaczy decyzje personalne. No tutaj już nie będę się czepiał takich spraw, bo których się czepiają dziennikarze, którzy mówią, że zabrakło Żurkowskiego, Frankowskiego, Szymańskiego. Nie wiem, czy oni by coś zmienili. Jednak nasza liga, a poziom Mistrzostw Świata to jest kolosalna różnica. Wielu się domagało Gryguralskiego, zagrał w drugim meczu. No też nie dał nic wielkiego. No jednak grając w lidze porównywalnej do Polski, trudno od niego oczekiwać cudów. Ale wracając do trenera, no nie robi w przerwie meczu jakichś konkretnych zmian. W dwóch meczach w przerwie zrobił jedną zmianę, gdzie obie pierwsze połowy były fatalne. W pierwszym meczu Milika trzymać do 70 którejś minuty, gdzie zawodnik ten jest najsłabszy na boisku. W drugim meczu nie reaguje na to, że ten system 3-5 czy 4-3 nie działa, nie próbuje go zmienić. Także tutaj brak jakichkolwiek reakcji ze strony trenera Nawałki. Także patrząc na te wszystkie cztery aspekty, które wymieniłem, no w każdym ma coś do czynienia. Z każdym ma coś do czynienia Adam Nawałka. No, nie były to jego mistrzostwa. No właśnie, nie były to jego mistrzostwa, ale co dalej? Bo wiemy, że już za chwilę mamy przed sobą Ligę Narodów. Grupa trudna, bo tam, jeśli się nie mylę, jest Portugalia i Włochy. Tak więc, panie Krzysztofie, co dalej? Zostawiamy Adama Nawałkę na stanowisku, czy szukamy kogoś nowego i budujemy drużynę na nowo? Powiem tak, w momencie, gdy powoływano Nawałkę na stanowisko trenera, byłem zdecydowanie przeciwny. Uważałem, że trener taki, który nie ma żadnego doświadczenia międzynarodowego jako trener, nie ma szans poprowadzić tej reprezentacji. No, pomyliłem się, bo jednak trzeba oddać Nawałce to, co zrobił. Doprowadził nas do czołówki rankingu FIFA. Można nabijać się z tego rankingu, pomniejszać jego znaczenie, ale jednak doprowadził nas do tej czołówki, wprowadził nas na dwie duże imprezy. Zagraliśmy pod jego wodzą znakomite Mistrzostwa Europy dla młodego pokolenia. To będzie być może turniej życia, już lepszego mogą nie zobaczyć, jeżeli tak dalej z polską piłką będzie się działo, jak się dzieje. Także tutaj no, pełen szacunek dla jego dokonań. No, ale niestety te mistrzostwa mu kompletnie nie wyszły. A znając polską mentalność, uważam, że już mu trudno się będzie dogadać z zawodnikami po czymś takim, bo no, oni na pewno widzą, że on popełnił wiele błędów. Wielu zawodników czuje się w jakimś stopniu niedocenionych. Dlatego ja bym chciał,
dokonać zmiany. Ja bym też chciał zobaczyć, jaki będzie dalszy los Nawałki, bo wielu przed tym turniejem twierdziło, że to jest trener światowej klasy. Jeżeli tak jest, to dostanie ofertę w jakiejś topowej Ligi Europy bądź z jakiejś reprezentacji. Oczywiście nie wierzę w to rozwiązanie z topową Ligą Europy. Prędzej jakaś arabska reprezentacja, coś w tym stylu. Ale ja bym chciał, żeby on właśnie się gdzieś za granicą sprawdził. W najgorszym wypadku wersja taka, jaka krąży w internecie, że ponoć Legia jest nim zainteresowana. Też byłoby to ciekawe, czy on by w takim klubie potwierdził swoje trenerskie umiejętności. Także ja na dzień dzisiejszy uważam, że trzeba dokonać zmiany trenera, natomiast jestem przerażony giełdą nazwisk, jaka się pojawiła. Jeżeli największe szanse daje się Probierzowi, to ja bym wolał, żeby ten Nawałka został. Nie wierzę w Probierzów, Michniewiczów, Magierów, tym podobnych trenerów. Także tutaj, jeżeli zmieniać to na jakiegoś zagranicznego trenera, dobrego zagranicznego trenera, PZPN to nie jest klub z polskiej ligi, który nie może na rynku transferowym konkurować z topowymi ligami. Myślę, że PZPN może śmiało ściągnąć dobrego trenera, który zna się na prowadzeniu jakiejś reprezentacji. Pieniędzy mu na pewno na coś takiego by nie zabrakło. Czyli jestem za zmianą trenera, jestem za tym, żeby oddać pełen szacunek trenerowi za to, co do tej pory zrobił, bo naprawdę dostarczył nam wielu sukcesów. Absolutnie jestem przeciwny trenerom z polskiej ligi, którzy nic nie osiągnęli na arenie międzynarodowej, a nawet w polskiej lidze, gdybyśmy przeanalizowali, to wielkich sukcesów nie mają. Ja powiem szczerze, ja bym dał szansę trenerowi Nawałce z uwagi na to, że on może zbudować nową drużynę i pamiętamy, z jakiego marazmu wyciągnął nas, gdy obejmował tą kadrę i też wielu zawodników pociągnął do góry. W tej chwili nie wiemy, jaka będzie przyszłość tych kluczowych reprezentantów, ale przebąkuje się, że Piszczek, że Kuba Błaszczykowski, Fabiański, Glik mogą odejść, tak więc może być to szansa dla nowych młodych, bo wiemy, że te czary Adama Nawałki, które działały przed Euro 2016, dzisiaj na tą starą gwardię nie podziałały, a być może w dalszej perspektywie podziałałyby na tą młodzież, która dopiero wchodzi w buty reprezentacyjne. Ja się boję, że jeżeli zostanie trener Nawałka, czego nie wykluczam, pierwsze jakieś niepowodzenie, każde jakieś niepowodzenie, wszystko to będzie wyciągane, co do tej pory zrobił złego, tutaj mam na myśli ten turniej. Także będzie mu ciężko zbudować dobry klimat wokół tej reprezentacji. Myślę, że on ma mniejsze szanse zatrzymać tych starszych zawodników niż na przykład gdyby przyszedł jakiś trener zagraniczny. Także tutaj wydaje mi się, że patrząc na polskie doświadczenie, generalnie zwróćmy uwagę na pewną dziwną rzecz. Żaden dotychczasowy trener reprezentacji Polski, mam na myśli XXI wiek, po prowadzeniu reprezentacji nie odnosił żadnych sukcesów. Polscy trenerzy, Engel, Janas i tak dalej, ich już nie ma. Jako trenerzy oni w ogóle nie funkcjonują. U nas jak ktoś przegra coś takiego, to dużo jakby traci w oczach środowiska. I tak samo tu bym się bał, żeby Nawałka dalej prowadził tą kadrę. Aczkolwiek, mówię, wolę jego niż jakiegoś innego polskiego trenera, który by zaczął to robić od początku. A też taka refleksja mnie naszła od pewnego czasu. Zwróćmy uwagę na taką rzecz. My dobrze gramy w eliminacjach, a słabo w turniejach, z wyjątkiem Euro, które nam się jedno przytrafiło. Ale zawsze żeśmy przegrywali w ostatnich latach wszystkie turnieje i zawsze było to samo, złe przygotowanie zespołu. Czyli nam jest łatwiej, jak my mamy zawodników, którzy przyjeżdżają na kilka dni na reprezentację, są przygotowani przez swoich trenerów klubowych. Oni wtedy dobrze wyglądają fizycznie, dobrze grają. Natomiast jeżeli nasi trenerzy dostaną ich na miesiąc do swojej dyspozycji, wypada to tak, jak wypada. Kiedyś Smuda na nosa przygotowywał drużynę, teraz już trener przygotowywał z olbrzymim sztabem, ale efekt jest taki sam. W zasadzie ten turniej dla nas gorzej wypadł niż Euro 2012. Tam po dwóch meczach mieliśmy 2 punkty i graliśmy mecz o życie, o awans, a w tym momencie mamy 0 punktów i gramy znowu o honor.
co będzie za tam nawałką, jak zakończymy ten turniej, przekonamy się już w czwartek. A na dziś to tyle. Nie zapomnijcie oczywiście zasubskrybować naszego kanału, polubić strony na Facebooku. Linki oczywiście w opisie. Dawajcie łapki w górę, bo to jest potrzebne do rozwijania kanału. A moim Państwa gościem był pan Krzysztof Wilk, dziennikarz przeglądu ligowego, a także twórca strony Moje Wielkie Mecze volleyballpl.pl. Do widzenia, dziękuję. Marcin Gat, do zobaczenia, do usłyszenia.